Hej, cześć, siemanko, z tej strony Hubert. I jeśli nie zauważyliście, to jestem, powiedzmy, w lesie. I dzisiaj wpadłem na pewien pomysł, po prostu myślałem, że chciałbym zrobić coś nowego na kanale, więc po prostu wyszedłem z domu i będę szukać jakichś opuszczonych miejsc. Póki co mam info, że taka na takiej obok takiej wsi, która jest oddalona od mojej miejscowości 9 km, znajduje się opuszczony budynek i idę go właśnie obczaić. Póki co to oddaliłem się trochę od drogi, trochę wieje. I tutaj postanowiłem nagrać jakby takie wyjaśnienie w ogóle, co to jest. No to tu będą takie jeszcze krótkie stawki i za chwilę się widzimy. No niby w środku jakiegoś tam lasu, ale i tak czy tak śmieciarze jakieś się znajdą. Nawet nie wiem, z jakiego to sklepu. Jestem gdzieś tak w połowie drogi, postanowiłem się zatrzymać, jeśli będą szumy, to sorry, chyba jestem za blisko drogi. I tutaj chyba sobie zjem, mam tutaj swój plecak, o tu.
I tak, akurat przy tej okazji, przed tym niż sobie zjem, chciałbym wam kogoś polecić. Wiele osób, które mnie znają, wiedzą, że słucham bardziej amerykańskiego rapu. Może i wy wiecie, bo robiłem taką serię jak Rapu Jak, chcę jeszcze ją dokończyć. Ale dzisiaj chciałbym wam polecić polskiego rapera łódzkiego do tego. I kiedyś nazywał się Kamikaze, dzisiaj jest bardziej znany w internecie jako Energii. Polecam jego album Głaz, gdzie można znaleźć takie fajne numery jak na przykład Refleksje, czy gdzieś tam, albo może Impreza dla VIP-ów. Naprawdę jest tego multum, dam wam link w opisie, bo czasem trudno to znaleźć w internecie. Dotarłem. Wygląda to tu ten sposób, dużo do tu gnoju. I zaraz wchodzimy do środka. Nie wygląda to na za bardzo duży teren, ale niestety jedynie o tym słyszałem. No to w środku wygląda to w ten sposób. Według mnie bardzo fajne miejsce. Choć, że trochę małe. I pamiętajcie, żeby się trochę upewnić, choć troszkę, przed wejściem do takiego miejsca, czy na bank nikogo tu nie ma. Widać, że ktoś tu był. Przynosił rzeczy ze śmietniska albo z czegoś i trochę tu ogarniał, ale widać, że jednak jakaś młodzież czy coś. Tutaj trochę śmierdzi jednak, przez to, że blisko jest gnój. No, według mnie bardzo fajne miejsce. Teraz będę powoli już wracać. Ogólnie pozdrawiam Michała Krapowskiego, aka Gilu, którego spotkałem po drodze. Który ze mną jeszcze się przeszedł. I no, chyba byłoby na tyle. Ja zaraz będę albo jechać do domu samochodem, zadzwonię do kogoś, albo się znowu przejdę. A teraz czekajcie. O. Widzimy się na YouTube. Narka.